Dzisiejszy odcinek mógłby w zasadzie otwierać całą serię, ale chyba nie ma to aż takiego znaczenia. Jeżeli programowaliście w PHP, znacie ten język z jego starszych odsłon, na przykład z odsłony 5.6, to ten odcinek jest dla Was, co się zmieniło w wersji siódmej i w wersjach późniejszych. Zapraszam. Starałem się dla Was skondensować pewne zmiany od wersji 7 do wersji 7.4. Od razu wyjaśniam, jest tych zmian znacznie więcej niż tu pokazałem. Wybrałem te, które w mojej subiektywnej ocenie wydają mi się dosyć przydatne istotne. A to, czego nie omówię, znajdziecie w różnych linkach, które gdzieś tu w komentarzu się pojawiają, czy to na początku, czy w środku, czy na samym końcu. No więc zacznijmy. Wersja 7. Wnosi sporo niekompatybilnych wstecznie zmian. Jest ich sporo, ja tu w komentarzu umieściłem link, możecie sobie wszystkie przeglądnąć. Wypisałem te, które uważam za dosyć istotne, ponieważ często korzysta się z pewnych mechanik czy funkcji. No i tutaj właśnie zaznaczyłem te, które w mojej subiektywnej ocenie warto poznać. Przede wszystkim zmienia się interpretacja. Przy zapisach zmiennych z wykorzystaniem tutaj dwóch dolarów. Przypominam szybciutko, że te dwa dolary sprawiają, że najpierw jakaś część jest interpretowana jako nazwa, powiedzmy, że baz dałoby nam słowo name, a więc dolarem NAME dałby nam w ostateczności zmienną name po prostu. Stąd tylko że ta nazwa jest z jakichś innych parametrów wyliczona. No i w PHP 5 taka była naturalna kolejność, że najpierw była jakby interpretowana ta część dolar, fu, bar, bas jako w tym wypadku taka tablica asocjacyjna, jeszcze tutaj zagnieżdżona i to co ona tu zwróciła, to było parowane z tym dolarem, czyli dolar i tutaj powiedzmy ten name y, tworzył nam zmienną name. Natomiast w siódemce ta interpretacja wewnętrzna troszeczkę się zaburza i zobaczcie, najpierw jest dolar, dolar, fu, czyli jakby ta interpretacja jest bliższa z naszego punktu widzenia lewej krawędzi, czyli następuje szybsza interpretacja tego, co jest po lewej stronie. A więc najpierw byłoby to dolar $fu zinterpretowane, i później ta nazwa $fu wstawiona do dolar. Ta nazwa, i na tym czymś użylibyśmy dopiero tu kluczy, czyli ta część byłaby traktowana jako zmienna. Tablica jakaś asocjacyjna, czy, czy, czy i to jeszcze zagnieżdżona. No widzimy, że to już jest zupełnie inna interpretacja tak wyglądającego zapisu i albo musimy jawnie używać nawiasów klamrowych, żeby wymusić ten kontekst, co tu najpierw zinterpretować, albo musimy się nauczyć nowej interpretacji i wiedzieć, że taki zapis już nie jest identycznie. Interpretowany. Kilka przykładów jeszcze tutaj umieściłem. Możecie już sobie właśnie poprzez nawiasy zorientować się, jaka jest ta kolejność. Kolejna taka wstecznie niekompatybilna zmiana. Czasami używaliśmy w starszym PHP funkcji list, która przypisywała pewne wartości. Czyniła z pewnych wartości właśnie taką listę, to takie było rozpakowanie na przykład tablicy. Teraz już to polecenie list nie może być puste, czyli taki zapis nam po prostu nie przejdzie. A jeżeli chcielibyśmy użyć tego list do rozpakowania na przykład napisu, to też już nie rozpakujemy, trzeba sobie wykorzystać str Split, ewentualnie mbstr. Ale o tym też pewnie już wiecie, że jest taka biblioteka MB. Zresztą. Będzie jedno z ćwiczeń wkrótce, które z tych funkcji MB poprzedzonych przyrostkiem MB będą korzystać. No i jeszcze jedna kluczowa zmiana, i tą już zaprezentuję, tutaj tylko wymieniłem nazwę. To jest w pętli forage po wartości, czyli kiedy nie używamy referencji, zawsze działamy na kopii jakiejś tablicy, czyli tego iterowalnego obiektu, którego elementy w forage sobie tam chwytamy. Zawsze jest to już kopia. No i zobaczmy jak to działa z tą kopią już na przykładach. Mamy tablicę 1 2 3 w środku pętelka for each po wartościach. Zwiększamy w środku pętli te wartości ale gdy później po zakończeniu pętli wyświetlimy naszą tablicę i tak mamy tam 1 2 3 nie pracujemy jak już mówiłem na oryginale na kopii tablicy. Zatem co byśmy z tym Waltu nie robili, nic to nie da. Ale jeżeli zrobimy tę pętlę przez referencję, to oczywiście będzie można modyfikować te elementy, z tym, że tu informacja, zmiana w siódemce, foric już nie zmienia wewnętrznego wskaźnika iteracji. Otóż wiemy, że wszystkie obiekty, które, po których da się iterować, mają teraz takie wskaźniki w nowych odsłonach PHP. -a. Wewnętrzny wskaźnik. Odczytu taki wewnętrzny wskaźnik, który pozwala mi zawsze wiedzieć, gdzie jestem teraz, na którym obiekcie, ale pętla foricz nie tyka tych wskaźników, czyli przechodzi przez elementy swoje, ale to nie jest związane z tym wewnętrznym wskaźnikiem. Oto dowód wyświetlamy kolejne wartości wal. O tutaj, to jest ta pierwsza przed myślnikiem, a potem wyświetlam ciągle wartość. Tego wskaźnika, który jest aktualnie ustawiony w mojej tablicy, I widzimy, że on jest cały czas ten sam, czyli przejście przez kolejne wale nie zmienia tego y, obecnego aktualnego wskaźnika, gdyż ten ciągle wskazuje na pierwszy element, na jedynkę, czyli wal się zmienia, jest już jedynką, dwójką, trójką, ale kurent na moim raju nie. Cały czas ten wskaźnik jest nieruchomy. A tutaj krótko przypominam, o co chodzi z tym wewnętrznym wskaźnikiem iteracji. Mamy pętlę while. Bierzemy sobie właśnie element, na który wskazuje obecny ten wskaźnik iteracji, który jest obecny w tablicy array, i przypisujemy go do e. To e jest kopią elementu. Tutaj wyświetlam to e, to będzie tutaj ta jedynka, zobaczcie, ze strzałką. Następnie e zmieniam na 20, a potem przesuwam się funkcją next na następny iterator. Stąd tutaj to E jest już tym drugim iteratorem po przesunięciu. Znów go wyświetlam, to jest dwójka, trójka, a potem ciągle to E modyfikuję, ale kiedy wyjdę sobie z tej pętli, zresetuję moje wewnętrzne wskaźniki, czyli w praktyce to reset sprawia, że jestem znów na pierwszym. Wyświetlę sobie tutaj całą tablicę, to i tak widzimy, że jest tam dalej 1, 2, 3. Nie zostało to E tutaj zmodyfikowane, bo jest tylko kopią. To znaczy E zostało zmodyfikowane, ale. W elementy w Array nie zostały. Kolejna rzecz. Kiedy używamy forage i referencji, to dodanie elementu do foricza jest natychmiast wykrywane i uwzględnione w samym forEach. Zobaczcie, moja tablica ponownie 1, 2, 3, zresztą chyba się to i tak nie zmieniło. Przechodzimy przez nią. Tym razem jesteśmy tutaj, referujemy po elementach, czyli będziemy mieli wal Bezpośrednio będzie to oznaczało elementy w tablicy i co się dzieje? Wyświetlamy sobie taką wartość, zatem na początku wyświetli się jedynka, a potem uwaga, ustanawiamy element trzeci, którego tu nie ma, bo tu z 0, 1, 2, tak, indeksy są od 0 do 2, wstawiam dyszkę, a element drugi, którego jeszcze nie wyświetliłem, zamieniłem na 20 i for each działa dalej do końca. Te zmienne się tu ciągle jeszcze raz nadpisują, ale o co chodzi w całej pętli? Ano to, że i tak już są te zmiany uwzględnione w trakcie. Czyli kiedy przychodzę na drugi, jest tam już 20, idę na trzeci z indeksem 2 i idę od razu na ostatni, który przed chwilą dodałem. Czyli moja pętla w trakcie tych kolejnych przejść od elementu do elementu uwzględniła to, że nastąpiły zmiany ilości tychże elementów. Oczywiście, gdybym zmienił element już wcześniej wyświetlony, to tego po prostu nie zobaczę. Pętli foricz możemy wykorzystać nawiasy kwadratowe, żeby rozpakować zawartość elementów foricza. Zobaczcie, mamy tu taką sytuację. Mamy tablicę family, której elementami są również tablice. Zatem, kiedy przechodzę przez elementy mojej family, to mogę użyć takiego rozpakowania, i ten jeden element zostanie rozpakowany właśnie w ten sposób. Tak, iż tata to będzie kod. Zbyszek to będzie name. Mama będzie kod, Hania będzie name. Zatem, kiedy sobie tutaj i kod i name wyświetlam, otrzymam takie oto pary. Tata, Zbyszek, mama, Hania. Tak? Prosta sprawa. Dalej. Podczas też rozpakowywania mogę korzystać jawnie z nazw kluczy. Zobaczcie, mamy tutaj familię, w której tym razem troszeczkę inaczej wyglądają te elementy, mianowicie mają imiona klucz. Tata Zbyszek, mama Hania, tutaj klucz tata Franio, mama Zenia i tak dalej. Zatem popatrzcie, jeżeli odwołamy się przy tym rozpakowywaniu, czyli używamy tu sobie nawiasów kwadratowych, czyli bierzemy całą familię i tu będziemy sobie iterować po kolejnych elementach, ale tutaj jawnie podajemy klucz, czyli chcę sobie najpierw mamę rozpakować do zmiennej name 1, czyli pobiorę wartość o tę do name jeden, a później zenie, a w tym wypadku drugi element ustanawiam sobie z klucza tata. Zobaczcie, nawet celowo tu zamieniłem kolejność, tak? Mama naturalnie wystąpiła jako druga, a ja tu celowo wziąłem jako pierwszą. Efekt mam hania faus zbyszek. Dlaczego? Bo mam ta hania kontra ten zbyszek. Odwrotna kolejność, tak? No i potem zenia faus franio o. Ok? Kolejna drobna zmiana. Ale może mylić, to ciągi tekstowe, które zawierają liczby szesnastkowe, nie są już traktowane jak liczby. Zatem kiedyś taki zapis dałby nam 255 po prostu. Teraz jest to dalej napis, nie jest to reinterpretowane. Zatem tu jest po prostu jakiś problem i mamy informację, interpreter nam tu wypluł, że w linii 71 nie da się tego tak sumować. Zatem to po prostu już nie zadziała. A gdybym chciał, żeby zadziałało, muszę to jawnie wymusić. Chociażby funkcją filter var, gdzie mamy właśnie ten tekst, a następnie podajemy takie flagi, opcje, dzięki którym, jeżeli sobie ten tekst zamienimy i przypiszemy wynik do inta, to int da już nam 255. Jest też sporo funkcji, które są wycofane, usunięte. Tutaj opisałem kilka. Jeżeli znajdziecie jakieś, które używaliście, no to już ich nie ma. Zobaczmy jednak, co jest zupełnie nowego. Nie chodzi tu o żadne zmiany, niekompatybilności, tylko coś zupełnie nowego w siódemce. Pojawiają się typy podstawowe, skalarne. Int, float, string, array, collabel, bool i jeszcze kilka bardziej skomplikowanych, ale te podstawowe wymieniłem wszystkie. Mamy też folding, no i tu zobaczcie, mam jakąś funkcję all, w której wymuszam, aby kolejne atrybuty były liczbami całkowitymi. Zobaczcie, pojawia się typowanie, nie muszę z niego korzystać, ale jest. Przypomina to języki, których typ trzeba podawać, prawda? Na przykład C czy C++. No i tutaj wewnątrz pętli przechodzę przez wszystkie elementy, które będą na liście atrybutów i wyświetlam je. Kiedy wywołam sobie funkcję ALL i tu podaję różne, zobaczcie, wartości, jest tu próba pchnięcia je do INTA, to znaczy będzie takie wymuszenie, jeśli się uda konwersja, wymuszenie, by to, co tu wprowadziłem, było zinterpretowane jako INT, bo podałem, że chcę tutaj intów jako argumenty. No i efekt jest taki że wyświetlimy sobie dokładnie to. Zobaczcie, 1, 2, 3, 3. No 1 to 1, 2,5 obcięte, 3 obcięte, 3,5 też obcięte do inta. No 3 nieobcięte, ale zamienione z napisu 3 na, na int równy 3. Co mamy dalej? Możemy też zadeklarować jawnie, jaki typ ma być zwrócony przez moją funkcję. Zobaczcie, mam tu podobną funkcję, tylko taką, która sumuje elementy, i tu po podaniu listy argumentów między nawiasem zamkniętym zwykłym a klamerkowym po dwóch wpisuję czego oczekuję. Oczekuję, że moja funkcja sum zwróci zmienną typu, zmienną przeciw po prostu. No i tu zwracamy, a tu funkcja array sum zsumuje elementy tablicy. Wszystkie argumenty, które zostały tu przekazane, Będą zsumowane sumę zwrócę i tu dowód 1, 2, 3, 44 i 44 zostanie zwrócony jako 50 i 44. Kolejna nowość. Jeżeli wstawię znak zapytania przed typem, którego oczekuję, że moja funkcja, którą właśnie definiuję, będzie go zwracała, to ten znak zapytania dopuszcza wartość 0 jako zwracaną wartość. Czyli mam tu funkcję sum 2, która też zwraca sumę, ale wcześniej robię test, przechodzę przez wszystkie argumenty, które tutaj są przekazane. Nie wymuszam ich typu, bo będę dopiero go sprawdzał. I jeżeli któryś z tych. Elementów nie jest numeryczną wartością, nie da się zinterpretować jako liczba. Moja funkcja zwróci właśnie 0, a nie float, bo dopuściłem taką wartość. No i kiedy tutaj uruchomię sobie sumę na 1, 2, 3, nie ma problemu, mam zwróconą szósteczkę. Ale kiedy uruchomię sumę z wartościami 1, 2 i napis crash, to cała ta funkcja zwróci nam 0, a 0 jest równy 0, zatem. Ten czynnik wyświetli się jako prawda, czyli jedynka. No, to jest tylko informacja, że rzeczywiście 0 zostało zwrócone. Jeżeli zwrócę Void, czyli taki typ, który nic nie zwraca, mogę użyć return bez jakiegokolwiek argumentu zwracanego, czyli zobaczcie, taka funkcja jest możliwa. Return wtedy po prostu działa jako puszczenie funkcji. Mam tu funkcję, która nic nie robi i która o, ma obiecane. Że ma zwrócić nic. No i nic nie zwraca. Tylko opuszcza funkcję. Tak przy okazji, to co zostanie tu zwrócone, można by spróbować wyświetlić i zinterpretować. No i to jest nul. A jakbyśmy tu dali sobie jeszcze dwójeczkę, dwójeczka w mojej funkcji Browse sprawia, że próbujemy to zinterpretować, co to za obiekt może, albo ten, nie, dalej nul. Po prostu nul zostało zwrócone i tyle. W siódemce pojawia się bardzo przyjemny operator. Było już o nim w jednym z odcinków, ale jest to nowy operator siódemki. Warto o nim wspomnieć. Jeszcze w piątce, w PHP starszym, często widzieliśmy takie konstrukcje. Jeżeli istnieje jakaś tam zmienna, jest ustanowiona, ma wartość, to zwróć jakąś tam wartość, a jak nie, to zwróć inną wartość i to całe wyrażenie warunkowe będzie zwracało albo to. Albo to w zależności od tego, czy tutaj istnieje zmienna, o którą pytam. Ta konstrukcja była na tyle częsta, iż postanowiono troszkę ją dla wygody naszej skrócić. Otóż teraz, właśnie podwójny znak zapytania, e, mówi mniej więcej tyle. Jeżeli to coś istnieje, to to zwróć. Ale gdyby nie istniało, to zwróć to. Można też łączyć takie kolejne człony tych zapytań, czyli tutaj, na przykład, pytam czy ta zmienna istnieje ona nie istnieje więc czy ta istnieje ona nie istnieje no to ta istnieje tak ta akurat istnieje bo to literał po prostu jest wartością no 1 i no 2 nie mają żadnej wartości zatem wyświetli się co a właśnie to a tam wcześniej wyświetli się no bo get user też nie istnieje ta zmienna globalna która przychodzi od formularza no nie istnieje w tym wypadku tak samo te dwie nie istnieją, zatem zostanie wybrana ta wartość i całe to wyrażenie zwróci właśnie tę wartość, bo ona jest zdefiniowana tu i teraz jako literał, ale jest. Stąd nobody i is fun. OK. Mamy też jeszcze jeden operator takiego rozszerzonego porównania, który przy porównaniu jakichś liczb czy i trzy rzeczy dających się porównać, może zwrócić trzy wyniki: minus 1, 1, i 0, minus 1, gdy lewa jest mniejsza od prawej, 1, gdy lewa jest większa od prawej, tak, i gdy są równe, to 0. No i tutaj mamy o, wyniki, które zwraca ta kolejna seria porównań. OK? Takie porównanie zwróciło minus 1, to zwróciło 1, to zwróciło 0. Od wersji 7 PHP istnieją stałe tablicowe, czyli stałe do których mogę przypisać tablicę i także tutaj to zrobiłem. Wyświetliśmy sobie jakiś element tejże stałej tablicowej. Mamy też wersję klas anonimowych. Od siódemeczki mamy klasy anonimowe. Tutaj jakaś prosta definicja, wykorzystanie e, obiekt o, który staje się właśnie przypisaniem referencją do tej anonimowej klasy wraz z użyciem. I też bardzo fajna nowa rzecz, możemy w napisach Korzystać z takiej notacji Unicode, czyli możemy za pomocą odwrotny ukośnik U i w nawiasach klamrowych kod szesnastkowy, możemy przywoływać pewne znaki. A na przykład tutaj wyświetliłem sobie literkę A, zobaczcie. To jest właśnie szesnastkowo 6,1, czyli 97 po, po naszemu. Ale mamy też o taki kod, którym na przykład jest o ten znaczek, takie dwie strzałeczki. Możemy sobie takie znaczki przywoływać właśnie w ten sposób. Nowa ciekawa rzecz od strony takiego projektowania kodu. Przypomina to funkcje zaprzyjaźnione. No, chyba tak. Zobaczcie. Mam klasę, wewnątrz klasy jedna własność prywatna x z jakąś wartością. I teraz tworzę sobie funkcję anonimową. Ta funkcja anonimowa jest zupełnie poza klasą. Normalnie nie miałaby do niej dostępu i nie może być przywołana jako metoda tejże klasy. No bo niby jak. Co więcej, w kodzie tej funkcji mam odwołanie do dys, tak jakbym był w jakiejś klasie, ale wiem, że nie jestem. No ale jest odwołanie. Gdybym tak po prostu użył tego, to on by się zapytał, ej, do czego jest to dys? Przecież ty nie jesteś w żadnej klasie tutaj, co ty zrobiłeś. Ale zobaczcie. Mamy nową funkcję call. Jak jej użyć? Patrzcie, co się dzieje. Tworzę sobie obiekt o który reprezentuje tęże klasę X. A więc O ma w sobie tylko jeden prywatny tam parametr X. I teraz biorę moją anonimową funkcję i odpalam na niej call, ale z argumentem, którym jest mój obiekt klasy X. Ta konstrukcja w praktyce zadziała tak, jakbym wywołał coś takiego, że tu jest moje O a tu podaję tą anonimową metodę, która jest zapamiętana w getx. O tak mniej więcej by to wyglądało. Zatem ta metoda getx, co zrobi? Wyświetli prywatną składową obiektu O, czyli ten x. Zatem co wyświetli? Wyświetli to amx. Czyli podsumowując, ta funkcja anonimowa w tym wypadku została wywołana tak dzięki. Call, jak gdyby była częścią składową wewnętrzną klasy X. I ona widzi prywatne nawet własności klasy. Dalsze zmiany to na przykład taka, którą tu już zrobiłem jako komentarz. Mianowicie w use możemy grupować klasy. Do tej pory, gdy chcieliśmy użyć paru klas, czyli wykorzystać tę instrukcję us, podając tutaj. Kolejne ścieżki różnych podprzestrzeni aż do naszej klasy. Teraz możemy to zrobić w taki sposób, że jeżeli jakaś część jest wspólna, zobaczcie, to potem w nawiasach klamrowych tę kolejną listę klas możemy tutaj powymieniać po przecinku. Zatem zyskujemy pewną taką czytelność. Może czytelność to akurat nie zyskujemy. Chociaż jest podobna, ale na pewno zyskujemy miejsce i pewną kondensację kodu. Dalsza jeszcze zmiana do funkcji, które wykorzystują yield, czyli generują nam jakieś zbiory, możemy teraz dorzucić polecenie return. Czy return zostanie zwrócony jako część yield? Nie. Ale zachowa się to mniej więcej tak. Zobaczcie, mam tu funkcję gene, która ma trzy elementy i jelduje je po kolei, zatem wygeneruje podzbiór z jedynką, dwójką, trójką, ale nie wygeneruje podzbioru z sumą tychże. Zatem, kiedy przejdę sobie, tutaj może tak, odpalam genę i wynik zapisuję w result. Następnie w tym result y, przechodzę przez wygenerowane elementy, wyświetlam je i uzyskuję to. 1, 2, 3 szóstka nie. Szóstka się wyświetla z tego polecenia. A to polecenie jest weź ten result i get return. Zwróć to, co return tam sobie wygenerował. Czyli do tego return nie mam od razu dostępu. One są jakby w jednej funkcji i yield i return, ale return nie tworzy kolejnego elementu tej całej struktury tego elementu nie generuje, tak? Natomiast jest dostępny, gdzieś on tam oczekuje. Ja tutaj pokazałem prosty przykład, że mogę z jakieś elementy zrobić, a tam w międzyczasie coś z tych elementów policzyć, na przykład sumę i kiedy będzie mi potrzebna, to ją wykorzystać. W efekcie mam funkcję, która tak jakby łączy pewne funkcjonalności. Nie tylko jelduje, ale i returnuje. Pojawiła się też funkcja intdiv Funkcja dzielenia całkowitego. Sprawdźcie sobie co robi macie tutaj. Domyślicie się. Dalej, gdy metoda w klasie nie jest jawnie statyczna, nie można jej przywoływać jakby statyczna była, kiedyś tak było wolno. Mamy tutaj klasę Y, mamy jakieś dwie metody. Ta ups nie jest statyczna, ta jest już publiczna statyczna well done. I teraz, jeżeli bym sobie tak przywołał, to oczywiście wolno, bo well done jest jawnie Statyczna. Tak wolno. A gdybym chciał, a kiedyś by tak przeszło, teraz nie, wywołać metodę ups w sposób statyczny, czyli z poziomu klasy, a nie obiektu, no to tak szybko, czyli tak nie wolno. Kolejne drobne nowości. W klasach stałe mogą mieć specyfikację public, private, protected. O tu mamy przykład, że tworzymy stałą const, ale właśnie możemy jej nadać tą specyfikację. Dalej, pojawiły się dwa nowe typy: iterable i object. To znaczy, iterable oznacza, że oczekuję, iż będzie coś mi przekazane, po czym da się iterować. Czyli na przykład wykorzystać for each. Mogę to jawnie wymusić. Albo powiedzieć: Słuchaj, chcę, aby do y, mojego typu, czy aby typ mojego argumentu, czy zwracany typ, to był na przykład obiekt. Czyli nie może to być zwykła tablica, czy jakaś prosta wartość skalarna. To musi być y, obiekt. No i tutaj oproszę zwracam sobie obiekt standardowej klasy, nie ma problemu, pójdzie. Tu przy okazji tą stałą mamy, a tu właśnie ten obiekt zwrócony wtedy nie ma problemu. Jawnie wymuszam, co ma być zwrócone, i to jest nowy rodzaj zwracanego, e, zwracanej wartości, obiekt, czyli po prostu nowy typ, bo to nie musi być zwracany zawsze, może być wymuszony typ jako argument. OK, dalej. Możemy też przy próbach wychwytywania błędów stosować taką notację multi-catch, że nie mamy dużo bloków catch, ale że możemy tutaj z wykorzystaniem tego operatora pipe, tej pionowej kreseczki, możemy sobie tutaj w ten sposób zanotować i jakby próbować przechwycić jakieś dwa wyjątki. Tak? O wyjątkach trochę już było, błędach. Możemy nie robić catch z jednym, catch z drugim, tylko właśnie spróbować wyłapać dwa naraz. O, taki skrócony zapis tak naprawdę. Co mamy dalej? Otóż możemy wykorzystywać w przypadku napisów ujemne e, indeksy, które oznaczają nie żadną oczywiście ujemną wartość, tylko branie napisu na przykład od tyłu, czyli jeżeli mam rabarbar napis i wezmę indeks minus 3, rabarbar jest oczywiście napisem, napisy są jakby tablicą, więc mogę się odwoływać do kolejnych elementów, to zwróćcie uwagę, że będzie to literka B. O, tutaj to widzimy, bo od tyłu to jest trzecia od tyłu, czyli R, A, B. Zatem minus oznacza, że zacznij z drugiej strony liczyć po prostu, tak? No i tu wykorzystanie też funkcji esterpos, w której normalnie mógłbym sobie wyszukać czegoś, ale mogę też szukać jakby właśnie od tyłu, czyli też ten indeks ujemny tutaj zadziała, nie ma problemu. Kolejna nowość: właściwości klas mogą mieć podany typ. I tutaj właśnie mamy publiczne dwie jakieś własności, właściwości, ale już z wymuszonym typem. W ogóle nie zastanawiające. Język interpretowalny, a dąży do jakiegoś takiego typowanego porządku zupełnie jakby jakoś tak ktoś chciał tu C++em zajechać ale to tylko taka moja uwaga dalej uwaga anonimowe funkcje z nowym operatorem takiej strzałki jeszcze szybsze anonimowe funkcje tak skupcie się bo to wyjaśnię uwaga zamiast polecenia function i potem definiowania anonimowej funkcji. Często używamy bardzo krótkie anonimowe funkcje, gdzie aż szkoda tam pisać tego wszystkiego i return i coś tam i te function. Zobaczcie, mam zmienną sum, która ma wartość think i teraz przypisuję sobie do fo anonimową funkcję. Teraz ta anonimowa funkcja wygląda inaczej niż jak ostatnio podałem. Fn i argument x i nowy operator strzałki, który mówi... Ta funkcja anonimowa ma coś zwrócić. Ta strzałka, ja to tak interpretuję, że ona ma zwrócić. Co? Ma zwrócić argument x skonkatenowany z sum. Zobaczcie, po pierwsze te sum nie musi być jakoś wciągnięte do tej anonimowej funkcji. On je widzi. Normalnie je widzi. Magia. Jak teraz odpalę mój obiekt funkcyjny fo na argumencie every, gdzie to jest x to to zostanie skonkatynowane sting i wyświetli się everything. Po prostu czary. I nowy operator. Operator, znak zapytania, znak zapytania i równa się. Chyba też już omówiłem, ale że jest zupełnie nowy w siódemce pokazuje. Jeżeli coś nie istnieje, to przypiszę mu wartość, ale jeżeli istniało, zostawi to nieruszone. Popatrzcie, tej wartości nigdy nie było, zatem does not exist, stanie się 777 przy użyciu tego operatora. Ogólnie te dwa znaki zapytania to jest pytanie, czy coś istnieje. Tutaj, czy coś istnieje, jeżeli tak, zostaw to, jeżeli nie, przypisz 777. A więc wyświetlę tę zmienną i ona już ma 777. Teraz tworzę sobie zmienną, która już istnieje. Ona ma trzy ósemki. I teraz, czy tutaj exist stanie się 999? Nie, nie stanie się, bo ono już istnieje, zatem wyświetlenie exist... Dami 8, 8, 8. Kolejna jeszcze rzecz. Można wpakować elementy tablicy A przy definiowaniu jakiejś B. Zobaczcie, tablica A ma tutaj elementy 4, 5, 6 i teraz używam operatora tutaj tych trzech kropeczek i nazwy tablicy. Tak jakbym chciał właśnie tu rozpakować to wszystko. I B jest zdefiniowana jako 1, 2, 3. Następnie wstaw wszystko, co jest w A tab i. Siódemeczka na końcu. Zamiast tam jakiś merging robić jakimiś funkcjami, mogę w ten sposób to zrobić. Jak wyświetlę sobie beta, to jestem w tym miejscu. Nice. Ostatnia rzecz. Dodano separator do literałów liczbowych. Podkreśla czytelność, niczego nie zmienia, czyli zamiast zapisywać milion w ten sposób, mogę go zapisać w ten sposób. Taki separator, taką podłogę. Tyle jeśli chodzi o zmiany, tutaj macie jeszcze kilka opisanych. Zwróćcie uwagę na autoload, był odcinek o autoładowaniu. Użyłem tam tej funkcji. Ci, którzy znali PHP, -a, stwierdzili, ojej, kiedyś było po prostu autoload. Tak, zostało to zamienione. Jest tu jeszcze sporo linków, możecie sobie poczytać. Część rzeczy z tych linków właśnie tutaj wam pokazałem, z przykładami wymieniłem, niektóre zostawiłem, a na koniec końca Rzecz, bo chyba o tym zupełnie zapomniałem, kiedy robiłem ten odcinek, uzmysłowiłem sobie, że w sumie nie powiedziałem nic o use. Use używa klasy w następujący sposób. Zobaczcie, wszystko co do tej pory robiłem, umieściłem celowo w przestrzeni namespace A, zresztą pod, pojawiła się podpowiedź. Zatem wszystkie definicje są w przestrzeni A, i tu właśnie w tej przestrzeni A. Zdefiniuję sobie klasę XYZ, która tutaj dziedziczy po standardowej klasie. Umieszczam w niej jedną statyczną metodę show, która mówi, któż to nam się tu do życia powołał. Mam tu też taką zdefiniowaną przez siebie w pliku browse PHP, który inkluduję na początku, taką stałą eol, która jest, no właśnie jest PHP and offline, czyli jest reprezentantką końca linii, w PHP. O dziwo, to nie jest do końca ten znak, ale o tym dowiecie się w następnym odcinku i to też tak przy okazji. Natomiast my się tu temu już przyjrzyjmy. Zatem teraz definiuję sobie przestrzeń B i w niej, uwaga, chciałbym przywołać tę statyczną metodę. Więc jakbym zrobił do tej pory? No, zrobiłbym tak. Od przestrzeni początkowej biorę A, następnie przywołuję klasę XYZ z jej metodą statyczną Show. No i to jest oczywiste. To akurat w przypadku przestrzeni nazw pokazywałem. Ale chyba ominąłem use. Jeżeli nie, to, no to nie szkodzi. A jak ominąłem, no to dobrze, że to teraz pokażę. A teraz mówię tak dla naszego tutaj interpretera. Słuchaj, będę używał tejże klasy, która jest w tej przestrzeni. Gdybyś się zgubił i jak ją tutaj zobaczysz, że używam, a nie wiesz, gdzie ona jest, to już wiesz. Używaj jej. Wiedz, że ja wiem, że ty wiesz, że on wie. No i teraz mogę tak. Już zadziała. Gdybym nie miał tego jus, to musiałbym to robić za każdym razem w ten sposób. Zatem to jus y, pozbawia mnie konieczności używania tych wszystkich przedrostków z namespace'ów, niezależnie ile ich by, tam, ich by tam nie było. Dobrnęliśmy do końca. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.